Się na trzeźwo nie będzie. Czasami wystarczy tylko jedno spojrzenie na kogoś, kogo widzimy pierwszy raz w życiu, aby móc powiedzieć: pamiętam cię. To powinienem powiedzieć, co czytam. Jason Hunt, Thorn. Cierń, w sensie. W sensie Tomek Tomczyk. To ten dziwny moment, kiedy patrzysz na kompletnie obcą ci osobę i już wiesz, że należy ona do twojej przyszłości. W jakimś czasie wspólnie przypominacie sobie wasze pierwsze spotkanie i okazuje się, że od samego początku oboje czuliście, że to jest dla was tak szybko się skończy, nie skończy. Bek. Patrząc na te miejsca, szukamy w nich siebie w przyszłości, wierząc, że w jakiś magiczny sposób do nich należymy. Jeszcze są dla nas niedostępne, ale już złożyliśmy im obietnicę. Kiedyś tam wrócę, kiedyś to osiągnę, kiedyś z tobą będę. Może tylko na chwilę, może na zawsze. A może kurwa wcale. Wyobrażenie sobie przyszłości to jak pamiętanie o tym, co jeszcze się wydarzyło. Nie wydarzyło. Wyobrażenie sobie przyszłości to jak pamiętanie o tym, co jeszcze się nie wydarzyło. Kurwa, jakie to głębokie jest. Teraz uwaga, bo jest kapitalkami, więc jest ważne. Cały akapit jest kapitalkami, więc jest... ważne. Czasami wystarczy nam tylko jedno spojrzenie i wszystko się zmienia. Miałem 5 lat, gdy wystarczyło mi tylko jedno pytanie. To koniec tego bardzo ważnego kapitału, który jest kapitalkami cały. To były ruiny malutkiego starego kościółka za miastem, częściowo pozbawionego dachu, okien i wszystkiego, co dało się ukraść i sprzedać. Brzmi jak Polska. Znajdował się niecałą godzinę spaceru od mojego domu. Większość trasy pokonywało się kamienną drogą, wiodącą z miasta do niewielkiej portowej wioski, a ostatnie 2 mile brnęło się przez pole. Dlaczego nie używa systemu metrycznego? Albo jest Jasonem Huntem, a nie Tomkiem Tomczykiem, rozumiem. Na co dzień było tam pusto i względnie bezpiecznie, o ile nie przerażały cię robaczki. Robaczki cię przerażały. Tylko raz udało mi się namówić dwójkę przyjaciół, aby towarzyszyli mi w drodze do kościółka. Na miejscu szukaliśmy skarbów między cegłami, którymi potem rzucaliśmy w butelki po alkoholu, a na koniec w siebie. Trochę kurwa niebezpieczne! Zasadniczo strasznie mnie wkurwia to, że jest to jakby legitnie kupiona książka, zapłacone za moje ciężkie pieniądze z podatków. I kurwa, te się nie wyświetla. Super prezent, kurwa. Latem bawiłem się w restauratora zabytków i kolorowałem kreskami wyblakłe malowidło. Są dowody w internecie. Stałem tam, kiedy weszła do budynku. Nie usłyszałem jej, mimo że to do drzwi nie miałem więcej jak 20 metrów. Najpierw mile, ale teraz metry. Ze 2 razy miałem gości, ale szybko się zmywali, spostrzegłszy, że w kościółku nie ma nic ciekawego. Prawą dłonią dotknęła fresku i spojrzała na mnie. Jeszcze wtedy nie mogłem wiedzieć, że nigdy nie zapomnę tego jednego spojrzenia. Była najsmutniejszą istotą na całym świecie i zarazem najpiękniejszą, jaką widziałem w swoim kilkuletnim życiu. Choć wtedy, jako mały chłopak, nie mogłem postrzegać jej takimi kategoriami. To przyszło z czasem. Tutaj mamy pochylenie. Dlaczego o nas zapomniałeś? A teraz kapitalki. Zrobiłem wtedy coś bardzo głupiego. Uciekłem. To był prolog. A teraz jest część pierwsza. Strażnik. Strażnik kurwa czego? Kiedy kończymy 7 lat, zapominamy prawie wszystko, co się nam wcześniej przydarzyło. Pomiędzy 5 a 8 rokiem życia tracimy połowę wspomnień. Kurwa, sprawdzone źródło. PS to prawda. W istocie moje najprzeliczniejsze wspomnienie sięga 3 roku życia. To kurwa zapomniał, czy nie zapomniał? Tak działa kurwa wolny rynek. W każdym bądź razie nie potrafiliśmy rozwiązać tej zagadki. Jakie kurwa zagadki? O, kurwa, jak to kurwa. Gdy miałem 12 lat, przeczytałem wszystko, co mi wpadło w ręce na temat UFO. Skąd się ten temat nagle wziął? Gdy miałem 12 lat, przeczytałem wszystko, co mi wpadło w ręce na temat UFO, czarnych dziur, trójkąta bermudzkiego, punktu G. G jest niewyjaśnionym zjawiskiem. Życia po życiu, życia przed życiem, życia poza ciałem i tak dalej, chuje mu je. Człowiek całe życie uczy się czegoś nowego. Wychowałem się w LA. Była jedną z wielu.
Niby kurwa Jason Hunt, ale nadal kominek, których nigdy nie udało mi się poderwać. A nie, jednak. Przepraszam. W przyszłości miała odegrać ważną rolę w moim życiu, ale nie uprzedzajmy faktów. Abym wolał, żeby uprzedził. O, jest fragment kapitalkami, ale co najmniej 3 razy większymi kapitalkami niż poprzednie kapitalki. Większość ludzi, których spotykamy na co dzień, widzimy tylko raz w życiu. Zapominamy o nich. Chodźmy dalej, muszę ci się do czegoś przyznać. I to jest kolejny rozdział. To się wytnie. Dziecko, które raz się poparzy zapałkami, unika ognia. Ludzie, którzy lamentują, że notorycznie trafiają na półgłówko, wspominają dzieci, które co róż dotykają ognia i za każdym razem się dziwią, że on parzy. Bo ludzie są jak zapałki, łatwo się łamią. Uwaga, będzie sedno. A nie, będzie zagadka. Mam dla ciebie zagadkę. Pozornie odbiega ona od tematu, ale jest cholernie ważna i w trakcie czytania tej książki wspomnisz ją parę razy. Wyobraź sobie, że jesteś zamknięty w pomieszczeniu. Drzwi nie da się otworzyć, bo nie ma klamek. Okien też nie ma. W ogóle żadnej drogi ucieczki. Ktoś bardzo zły za pomocą czegoś w rodzaju paralizatora naparza ci prądem. Możesz uniknąć. Prądu, ale niestety z każdej strony ograniczają ci ściany. Nagle drzwi się otwierają. Co robisz? Kapitan. Jeśli odpowiedź wydaje ci się oczywista, to za chwilę taka być przestanie. Chodź, opowiem ci bajkę o kotach. Były sobie kotki 3. Przeczytałem o tym eksperymencie dawno temu w książce Martina Seligmana. Dotyczył on wieszczenia kotku prądem. Były sobie 3 kotki w 3 różnych klatkach. Pierwszy kotek został umieszczony w klatce z zamkniętymi drzwiczkami i dostał prądem po cyckach. Kilkadziesiąt razy. Drugi kotek został umieszczony w klatce z otwartymi drzwiczkami. Dostał prądem po cyckach i co zrobił? Oczywiście, że uciekł przez otwarte drzwiczki. Trzeci kotek to był kozak. Po prostu siedział w swojej klatce i przyglądał się swoim kolegom. Nie został popieszczony prądem. Miał farta. Aż do następnego dnia. Te same kotki znowu znalazły się w swoich klatkach, ale tym razem wszystkie drzwiczki były otwarte. Super. Kotek, który poprzedniego dnia miał uchylone drzwiczki, ponownie z nich skorzystał. Brawo, kotku. Kotek, który poprzedniego dnia nie oberwał prądem i nabijał się z kolegów, również skorzystał z ucieczki. Brawo, kotku. Ten natomiast, który poprzedniego dnia miał zamkniętą klatkę i nie mógł uciec, gdzieś ponownie z pokorą żarł prąd. Aż umarł. Super historia, kurwo! To czysto rozrywkowa, naprędce wymyślona zagadka. Mam lepszą zagadkę, bo... Powiem ci, jak to się kurwa robi, jak się pisze zagadki. Dobre zagadki. Jako taka kurwa... Taka forma, nie? Literacka zagadka. David Foster Wallace. Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi. 2 narkomanów w zaawansowanym stanie terminalnym siedziało pod murem za łuka bez czegokolwiek do wstrzyknięcia, bez środków do życia, bez adresu, pod którym mogliby się udać. Tylko jeden z nich miał kurtkę. Było zimno. Jeden z narkomanów w stanie terminalnym szczękał zębami, spływał potem i dygotał w gorączce. Wyglądał na ciężko chorego. Bardzo śmierdział. Siedział pod murem z głową na kolanach. Miało to miejsce w Cambridge, MA. Za łuku na tyłach wspólnotowego centrum skupu puszek aluminiowych przy Massachusetts Avenue. Narkoman w stanie agonalnym, który miał kurtkę, zdjął kurtkę, przesunął się blisko do ciężko chorego narkomana w stanie terminalnym i rozpostarł kurtkę najszerzej jak się dało, żeby okryła ich obu. A potem przesunął się jeszcze trochę, przycisnął się do tamtego, objął go ramieniem i dał mu się wyżygać na swoją rękę. I tak siedział pod tym murem przez całą noc. Pytanie, który przeżył? Zdradzę ci teraz moją wielce przemyślaną, absolutnie genialną i prawdopodobnie niestosowaną przez nikogo na świecie metodę dowiedzenia się, gdzie dokładnie mieszka obiekt twoich westchnień. Potrzebujesz do tego tylko jednego ptysia. Takiego ciastka z kremem. Teraz słuchaj uważnie. Musisz śledzić tę osobę. Kurwa. Klucząc między drzewami, śmietnikami i sklepikami. Naturalnie wtedy, kiedy wraca do domu ze szkoły. Dorony pedofil. Powiem w skrócie. Na kilka minut przed tym, jak obiekt twoich westchnień będzie chciał wejść do klatki, rzuć tym głupim ciastkiem w domofon. Guzik, który zostanie wytarty, jest numerem mieszkania. Jeśli otworzy kluczem, zmarnowałeś ptysia. Jakby czytać tak tylko te kapitalkowane fragmenty. Niezłe shit. Jeśli będziesz żył marzeniami, których nie zrealizowałeś i uczuciami, których nie pozwalasz się wypalić, twoje życie będzie przypominało książkę bez ostatniego rozdziału. Każda książka ma ostatni rozdział. Po prostu jest on ostatni. Oj, przestań. Kapitalki.